Idziecie. I ja was też bardzo serdecznie witam. O, jest moja liderka, jest moja, tak? Bardzo się cieszę. Dzień dobry. Ale gdzie? Tam mają lepsze rzeczy, tak? Wręczamy serdeczne podziękowanie. Ja tak w imieniu... Tu mamy porta, wypuszczoną przez nasze mamy. Stasia też zrobiła dla was fajny smacz, bo to była z polskich rebuś, także będzie też jeszcze jeden poczęstunek. Dziękujemy. To ja serdecznie dziękuję wszystkim. Oczywiście pomysłodawców i zawsze. Dziękuję tutaj i panu Sławomirowi Skornowi za pokazane serce. Panu dyrektorowi dziękuję serdecznie. Przede wszystkim dziękuję młodym chłopakom, bo to jest niesamowite, że teraz młodzież potrafi się tak zmobilizować i coś takiego fajnego zrobić. Dziękuję jeszcze raz za pamięć. No jesteśmy dla was zawsze dostępni, więc teraz. Zbieraliśmy 100 posiłków, wybierając 10 tarnowskich restauracji, które w tym momencie no nie mają się najlepiej, więc z portalu Jemy w Tarnowie udało nam się to zorganizować wspólnie razem. Mam nadzieję, że to wam smakowało, to jedzenie od nich. My włączamy się w wiele akcji, nie tylko w Tarnowie, ale i w Polsce i nawet na całym świecie, gdzie staramy się pomagać tam, gdzie jest potrzeba. Cieszymy się bardzo, że są takie osoby jak Beata, które są w stanie to wszystko zorganizować, to nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi po prostu zrobi, zorganizuje, potruje tyłek, tak, to zrobi, tak, taka jest prawda. Potwierdzam, a Beata w tym jest wspaniała, więc Bartka, ja tobie dziękuję, że jesteś, więc kochanie, uściskam cię mocno, o moja droga, a wam, moi drodzy, dziękuję, że jesteście całą dobę, 7 dni w tygodniu, 24 godziny i cały czas, że jesteście na straży w tych trudnych, ciekawych czasach, które od kilku miesięcy mamy na całym świecie, więc ja w imieniu swoim dziękuję wam bardzo, że na służbie codziennie. Dziękuję. Z okazji oczywiście firma Capone i panu Sławomirowi dziękujemy, bo w początku roku, na początku pandemii również nas pomagał, więc za serce gorąco dziękujemy za wszystko, co otrzymaliśmy. Teraz serdecznie dziękujemy. Udało się do kolejnej akcji. Dziękujemy bardzo. No i to jest...